takie powiedzenie, że jak masz syna, to pilnujesz jednego, a jak masz córkę, to pilnujesz całe miasto. Córeczka tatusia. To hasło znają chyba wszyscy. Nie każdy jednak wie, na czym polega to zjawisko. Córeczki tatusia to najczęściej dziewczyny, które potrafią oddać mężczyźnie swoisty hołd, ale jednocześnie nie trzymają podległości. To kobiety, które są partnerami dla mężczyzn. W zasadzie córeczka tatusia ma stosunkowo małą liczbę rozwodów, chyba że ojciec przejmuje rolę matki, czyli ubiera się w strukturę teściowej, jest zazdrosny, histeryczny i zupełnie nie do przyjęcia. Każdemu rodzicowi zależy na przyszłości swoich dzieci. Nie każdy jednak rodzic będzie próbował wyreżyserować życie swoich pociech. No oczywiście, że z pewnym niepokojem patrzę w przyszłość. Wiem, że niedługo się zacznie, że zaczną pukać do drzwi jacyś młodzieńcy, ale nie obawiam się. Myślę, że Julia jest bardzo inteligentna i bardzo rozsądna i ona sobie w życiu poradzi i wybierze takiego kandydata, który jej najbardziej będzie odpowiadał, a my na pewno z moją małżonką przyklepiemy jej wybór, bo to będzie tak naprawdę jej decyzja i ona musi sobie poszukać kogoś odpowiedniego dla siebie. Był taki moment, że chciałem naprawić każdy błąd, który był popełniony w moim przypadku. Ale jest to głupota, bo takie uszczęśliwianie dziecka na siłę, no tego się generalnie nie da. Znaczy, to nie jest pies, którego można ewentualnie poddać tresurze. No już zajemy, rybko. Już zajma, chcesz się poparzyć? Tak naprawdę córeczkami tatusia była i Kili Skłodowska, i słynna Margaret Thatcher, a zatem nie najgorzej. Mają tendencję do rządzenia, ale mężów traktują po partnersku. I nawet słynna Maggie Żelazna próbowała męża spytać, co chciałby zjeść na obiad. Tak naprawdę w domu są inne. Córeczki tatusia może w pracy potrafią dać popalić, ale w życiu codziennym, a również i w łóżku, nie mają tendencji górowania ani dominacji.